Dzień dobry, nazywam się Rafał Maras. W firmie BASF zajmuję się zaprawami nasiennymi, regulatorami wzrostu i herbicydami zbożowymi. Znajdujemy się dzisiaj w gospodarstwie Wojciecha Zazuli ze względu na to, że efekty po zastosowaniu Systivy są bardzo dobre i chcieliśmy się tym ze wszystkimi podzielić. W gospodarstwie Wojtka Systiva była stosowana na części areału pszenicy ozimej, sianej zarówno po trudnym przedplonie zbożowym, jak i po rzepaku, ze względu na to, że po tych dwóch przedplonach można oczekiwać różnych efektów. Na pszenicy, na której się aktualnie znajdujemy, czyli na pszenicy Avenue, przed plonem jest roślina zbożowa, jest zboże, więc jakby wyzwania dla tej zaprawy są trudniejsze czy większe niż w przypadku przedplonów dobrych dla zbóż, czyli na przykład rzepaku. W przypadku tego konkretnego pola mamy do czynienia z bardzo fajną redukcją całego systemu chorób podstawy źdźbła. Mam tutaj na myśli zarówno fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła, jak i łamliwość podstawy źdźbła. I to jest rzecz bardzo ciekawa, dlatego że Systiva nie ma tego patogena w etykiecie rejestracyjnej. Jak Państwo mogą zauważyć, efekty działania są bardzo dobre. Prócz tego obserwujemy znaczącą redukcję porażenia mączniakiem prawdziwym i septoriozą paskowaną liści w stosunku do części pola, która nie była zaprawiana Systivą. Oprócz tego jest jeszcze jedna cecha, na którą na pewno warto zwrócić uwagę. Konkretnie stopień rozkrzewienia i jakby siła czy wielkość źdźbeł kłosonośnych. W przypadku zastosowania Systivy pszenica jest lepiej rozkrzewiona, ma 5-6 silnych rozkrzewień i te rozkrzewienia są równomierne. Natomiast w przypadku części pola, gdzie Systiva nie była stosowana, stopień rozkrzewienia jest mniejszy i źdźbła nie są równomierne. Są 2-3 silne źdźbła, kolejne 2 są słabe, czyli można domniemać, że przy niedoborze wody one prawdopodobnie zostaną zredukowane. BASF. We create chemistry.